W stalowych gondolach pod rufą znajdują się silniki poruszające śrubami wielkości domu. Te gondole mogą się obracać o 360 stopni, pchając statek w wybranym kierunku. Na dziobie pod linią wody znajdują się trzy stery strumieniowe, które generują siłę skierowaną prostopadle do kadłuba. Zmienny skok łopat pozwala ją dokładnie regulować. Ten system umożliwia 300-metrowemu kolosowi zawijanie do najciaśniejszych portów. Kapitan obraca pędniki. Pod zero. Na bakburtę. 5 węzłów. I rozpoczyna zakręt ustawiający statek wzdłuż pirsu, bardzo uważając na wiatr. Prędkość spada. Gdy rufa potężnej jednostki przechodzi obok pirsu towarowego, kapitan obraca pędniki w przeciwną stronę, by wytracać prędkość. 90. Oba 90. Pewien pośpiech jest wskazany. Im krócej statek będzie wystawiony na działanie wiatru, tym lepiej. Już prawie. Zaczynam hamować obrót. Potężne pędniki i stery strumieniowe stopniowo ustawiają statek wzdłuż pirsu. 2 metry. Zajęliśmy pozycję. 1 metr. Dobijamy. Prawy pędnik stop. Zwiększam lewy, żeby nas nie odrzuciło. Udało się na czas. Pędniki i stery dziobowe zapobiegną znoszeniu przez wiatr. W nic nie uderzyliśmy, niczego nie uszkodziliśmy.